Jest miejsce, gdzie się spotykamy wszyscy. Jest jeden mistrz. Jest jeden mistrz, ty. Jest jedno. Nasze bezpośrednie doświadczenie bycia co ono wie o różnicach w istocie? Więc nie, nie uciekam od tego momentu. Nie uciekam od siebie. Nie uciekam od tego doświadczenia. Nie, niech się dzieje po prostu wola nieba po prostu cokolwiek. Nieraz jak mówisz tak z tymi słowami, bo że jakie są niedoskonałe w tym satsangu. Tak, znaczy ja uwielbiam w ogóle dwuznaczność słów, ten na przykład, z przyjechałem do Poznania. Ale to jest fajne, co mówisz. Ale no. to jest fajne, co mówisz, że te słowa są takie, jakby trochę nie przystoją. Takie dualne, tak Pytualne, tak, jak ten świat no one tak trochę nie przystoją, więc my musimy, my musimy nauczyć się traktować je z przymrużeniem oka. Nie, że w zasadzie żeby, żeby, dobrze jest to wiedzieć, że tymi słowami nie zawrzemy całej rzeczywistości, więc dobrze jest to wiedzieć, że, że nawet swoje własne ekspresje, które słyszymy, żeby traktować je trochę z przymrużeniem oka. No bo to jest, to jest takie narzędzie, które jest trochę ograniczone do tego opisu, prawda? Specjalnie chyba. Proszę Specjalnie. Bo te słowa, które mówimy, to później nie mamy wpływu na to. To przyszło do mnie w dużo. Też miałem to kiedyś powiedzieć, ale jakoś umknęło. Że mówimy do kogoś coś, i potem nie mamy wpływu na te słowo. Jak one wygra w człowieku, jak zabrzmi, i co on przez to zrozumie. No nie, zupełnie nie, zupełnie nie mamy wpływu. właśnie z zdziwieniem też tam. Jak z tobą rozmawiałam i mówię, że to ja to mówiłam? Co? Co? Ja mówię, tak, mówiłaś, bo to znana pamięć, bo na przykład to, tego Satzaku wysłuchałem z 10 razy bo coś takiego. Nie? I... Ale zobaczcie, okej, okay. mamy. Poczekaj, zainspirowałeś mnie tutaj do takiej trochę innej przestrzeni na moment. Mogę? Mm, jasne. Zobaczcie, że my. Kiedy się komunikujemy. Kiedy zachodzi komunikacja, powiedzmy, z drugim człowiekiem i chcemy mu coś powiedzieć, chcemy mu coś przekazać. I jest jakaś taka energia, że ja mam ci na przykład coś do powiedzenia i chciałabym, żebyś dokładnie zrozumiał to tak, jak ja to rozumiem albo tak, jakbym chciała, żebyś to zrozumiał, powiedzmy. I zachodzi taka komunikacja. Więc zobaczcie, ile jest w tym napięcia. Ile jest w tym napięcia i niezależnie od tego, ja czego by to dotyczyła ta komunikacja, czy to jest w ogóle jakiś temat, powiedzmy wykład, czy to jest coś, co dotyczy mnie i ciebie, ale jeśli ja mam zatem taką agendę, że ja dokładnie wiem, jak to rozumiem i chciałabym, żebyś ty też tak to rozumiał, ile tam jest tego napięcia? I my też to robimy z lęku. Tak naprawdę ta komunikacja taka, w której ja dokładnie chcę, żebyś ty mnie zrozumiał, Gdzieś pod spodem ma według mnie jakąś, jak, jakąś, jakieś drżenie lęku, tak naprawdę. A co, gdybyśmy dali sobie, gdybyśmy popatrzyli na komunikację w ogóle zupełnie inaczej? Popatrzylibyśmy na nią w ten sposób, że po prostu każdy z nas zaśpiewa swoją melodię. W sensie, ja nawet mówiąc do ciebie, kiedy ja prowadzę satsakę, ja nie mam nic do powiedzenia. Ja w jakimś stopniu mówię swoją melodię i wy możecie odpowiadać tym i patrzeć, gra mi to czy nie gra mi to. Rozumiem to czy nie rozumiem. Zobaczcie, nawet to naprowadzanie na ten stan naturalny. Prawda, Każdy z nas użyłby pewnie trochę innych słów. Ale tutaj to ma, to ma... więc Ty na przykład wypowiadasz się, ale możesz wypowiadać się czy komunikować się ze mną czy z kimkolwiek, po prostu będąc w tym czym jesteś i co przez ciebie przechodzi w pełni pogodzeniu się ze sobą. Wiecie, o co mi chodzi? O to, żeby czuć po prostu taką swobodę pogodzenia się, komfortu z tym, jaka jest ekspresja, a jednocześnie wiedząc o tym, że nie ma opcji, ale nasza komunikacja będzie w jakimś stopniu ograniczona. Więc nie daję takiej wielkiej energii tym słowom. Owszem, trochę, ale nie daje jej takiej energii, ale stoję... Za tym, czym jestem. I stoję za tym, czym jestem w tym powiedzmy takim ogólnym sensie, ale też stoję za tym, czym jestem w tej chwili, jak, jak mi jest w tej chwili. Więc nie, nie uciekam od tego momentu, nie uciekam od siebie, nie uciekam od tego doświadczenia. I po prostu mówię swoją prawdę. Siadasz na krzesło, przychodzicie na krzesło i zadajecie pytania czy coś. I niech się dzieje po prostu wola nieba. Po prostu cokolwiek. Ja mówię swoją pieśń i śpiewam swój po prostu utwór, i, i tańczę swój taniec w tym momencie. Mogę i tak chcę, i jestem wolny do tego. Ciekawe z tymi słowami, że nieraz właśnie są trafne, coś się Właśnie Może też dlatego czasami nie trafiają do nas, bo. Bo to zawsze na przykład dane słowo budziło w nas jakiś lęk albo w ogóle ucieczkę, coś, coś w tym rodzaju. Tak, słowa, ale to nawet nie tylko słowa budzą tego typu emocje, ale nawet wygląd, usposobienie, ekspresja, którą ktoś ma. I też nie możemy na to nic poradzić, że będziemy mieli swoje preferencje na przykład. Nie? Na przykład mamy swoje preferencje, ludzkie preferencje, co do powiedzmy postaci, co do mistrzów, etc. I możemy sobie zestawić. No, Ramana Maharishi powiedział tak. No, nieźle, nieźle. Muji powiedział w ten sposób. No, nieźle, nieźle. Nitya mówi tak, ten ktoś inny mówi tak. I my zaczynamy się skupiać, żeby znaleźć tu znaki równości, zobaczyć, czy oni tak na pewno mówią o tym samym, albo kto z nich mówi najlepiej. Kto z nich naprawdę dobrze to powiedział. Więc, więc na, na czym tutaj jest wtedy nacisk położony? Jest położony na umyśle. Jest, jest i, na tej, i na tej umysłowej tak naprawdę preferencji, bo my to, co wybierzemy, to będzie preferencja nasza uwarunkowana, tylko i wyłącznie wtedy. Więc jeśli słuchacie satsang, czy słuchamy w ogóle tego przekazu, to gdzieś trzeba zobaczyć, że ekspresja będzie różna zawsze. Słowa będą różne zawsze, łącznie z naszymi własnymi. Ale najważniejsze jest, i to, na to wskazują wszyscy nauczyciele, jest to, na co wskazują, a nie to, jak. A my po prostu mamy ten ludzki umysł im znamy to narzędzie, i tym narzędziem próbujemy to dostosować, i tym z narzędziem próbujemy to zmierzyć. To jest mimowolne. To się tak czy inaczej dzieje. Natomiast dobrze jest naprawdę to odwrócić i zrozumieć, że. Jest miejsce, gdzie się spotykamy wszyscy. Jest jeden Mistrz. Jest jeden Mistrz. Ty. Jest jedno. I nie jedno wielkie jedno, i jesteśmy jedne i możemy sobie pogadać, ale to jedno, które jest pod spodem, do którego wszystko, wszystko puka i mówi. I odczuwanie tego jedna, jedni, a nie myślenie o nim. Bo to jest totalnie coś innego. Czym innym jest mówienie o niedualności niż niedualność. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy my nie czepiali się tych rzeczy zewnętrznych. Bo wiecie, bo w niektórych, w niektórych obszarach to może jest takie mniej destrukcyjne, ale są obszary, w których dla nas jest to wyjątkowo destrukcyjne. Że my po prostu patrzymy tylko do przodu i patrzymy przez rozróżnienia. No bo tak funkcjonuje ten zmysł umysłu. Po prostu rozróżnia i to jest naturalne. Naturalnie tak ten zmysł funkcjonuje. Natomiast my chcemy znaleźć jednie i pogodzenie patrząc umysłem. No ale jak zrozumieć w ten sposób holokaust? Jak zrozumieć przemoc, wojnę etc? No nie jesteśmy w stanie chyba tego pogodzić umysłem. Natomiast jak zmienia się ta perspektywa, kiedy odwołujemy się do tego wnętrza? I kiedy nie odwołujemy się do tego mentalnie, ale jesteśmy gotowi przenieść się w to doświadczalnie i, i poddać się temu. I to jest kompletnie inna perspektywa, i dokładnie tak jak powiedziałeś, słowa są nieadekwatne. Więc to jest ważne, żeby to jakoś wewnętrznie zapamiętać i zrozumieć, że nieważne jest, jak Ty o tym myślisz, jak o tym powiesz. Ważne, jak się czujesz w tym, jak to czujesz, jak się temu oddajesz, jak się dostrajasz I że, i, że pod, i że podejmujesz często właśnie, w cudzysłowie, wysiłek dostrajania się. I że chcesz, powiedzmy, w ten sposób funkcjonować i żyć, bo odczuwasz więcej przestrzeni, lekkości, miłości, piękna. No, świat staje się przyjaznym miejscem wtedy. No, chodzi o tą sztywność co mówiłaś kiedyś też. Pamiętam taką historię, którą też tam opowiadałeś, że jechałem z rodziną samochodem i mówisz tam, ale już jestem szczęśliwa, już tam nic nie tam nie tego. I potem ci się wszystko powywracało. Też, też nieraz tak. nie mam takiej coś, że dobra, już tutaj tutaj już ogarnięte, tutaj, już tam wszystko. To już tak będzie też już już <sum> już cały. Tak, już, 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 tak, już już tak zostanie. Właśnie już, już to mi pasuje, już tak mogę sobie siedzieć. I. A jeszcze to grosło, bo to mi tak przyszło do mnie wczoraj. Mówię, tam przy, przyjechałem do Poznania. nie, Bo tak. Zapomniałem. Utraciłem coś. A potem co odnalazłem. Wiem, czyli poznałem. Poznanie. Poznanie właśnie. Tak mi chodziło po głowie ten Poznań. Nie. Tak, no to jest fenomenalna nazwa. Poznań. Albo Poznaniacy. Przemyśl jest taki Poznaniace Poznaniacy macie naprawdę fenomenalną nazwę. Ja często właśnie jadę drogą wolności, autostradą wolności do Poznania z Warszawy. <laughs> Poznania siebie. No? Autostradą do wolności pędzę, do Poznania. Ten stan nasz wewnętrzny, to czucie, a nie mówię, nie. Poleganie na mówieniu o nim. Bo wiecie dlaczego to poleganie na języku nie jest takie yy, bezpieczne? Dlatego, że nawet jeśli dziś będziecie mieli taką ekspresję i opowiecie o tym w jakiś sposób i powiedzmy, że na dzisiaj będzie to nasza prawda. Ale jutro już nie. Mm. Wystarczy się pójść spać i obudzić. Korystecie <laughs> i <laughs> wszystko. Jak się ja jestem to, to, Nie Jestem nie spałem taki w ogóle. oświecony, jestem taki oświecony. No to połóż się spać, zaczekaj się, obudzisz. Jutro zobaczymy. Połóż się spać, zaczekaj się, obudzisz. Jesteś taki oświecony. Jutro, Jezu jutro żeby się obudził dobrze, dobrze. O, jest dobrze, jest dobrze, jest <laughs> ekstra, jest ekstra. Uf. Następny dzień. o, o, o. o, o. Cholera. do mnie nie <coughs> przepraszam, Do przymawia ta wersja z tą kartką i z tą kropką. No tak nie mogę sobie wyobrazić tego. To znaczy teraz już czasami jakoś tam Ja że to, to tego Łukasza głupika tam opowiadałaś, tak? To znaczy kartka, kropka, przestrzeń i tak dalej. Do mnie bardziej tak przyszło, że no jesteśmy wszyscy jednością, czyli tam całością, ale każdy ma swojego awatara. i. Ty jesteś Nitia, Patrycja. Ja tam jestem Cezary, tam jest Michał, tam jest Renata, Rafał. I każdy mnie i awatarem. Codziennie tam się budzi po resecie. I tam kombinuje co tam dzisiaj jest zbroić jeszcze nowego. Tam różnie pójdą ścieżki, ale potem się gdzieś gubimy, gubimy. Ale ten stan lekkości, o którym też dzisiaj właśnie wspomniałeś, jest naprawdę fenomenalny. Wyciśnienie ciśnienie schodzi, nie? Po owocach ich poznacie. jest też takie piękne powiedzenie chyba z Biblii. My często w bardzo powierzchowny sposób to interpretujemy, interpretujemy to tak no. Zobaczymy, czy, czy jestem już wystarczająco mądra, dobra, i tak dalej. Ale ja to czuję trochę inaczej, to zdanie. To zbliżanie się do tej najwyższej wibracji będziesz rozpoznawać po tym, jak się czujesz. Innymi słowy, znowu jest to przekierowanie. Na to, jak się czujesz, czyli jak, jak, jak się czujesz w tym momencie. I tu nie chodzi o to, że, że musicie się czuć fantastycznie cały czas, ale chodzi o to, że, że podążacie za tym i chcecie uczestniczyć w tym życiu. Chcecie uczestniczyć w tym momencie nie teoretycznie, nie w słowach, nie w opisach. Ale żywo, więc to jest ten nasz owoc, którym możemy się kierować. Ten owoc, jak ja się czuję i czy ja, chcę to, czy ja chcę to wprowadzać, czy ja chcę to przenosić. I na tyle, na ile mogę. Więc po owocach to poznaję. Tak samo czasem mówię Wam w medytacji, że jak jesteśmy i tacy przytomni, jak tutaj jesteście na Satsangu. I powiedzmy nagle. Chwilę temu było ciężko, była gęstość i było napięcie, tak jak powiedziałeś. Chwilę wcześniej było napięcie i nagle nie wiem, parę słów coś się wydarzyło i nagle no, zrobiło się lekko. No i moja taka choręgiewka. Ciężko, lekko. Nitya, prowadź. Ej, prowadź Nitya. Ciężko, lekko. No Nitya źle prowadzi. O, teraz dobrze prowadzi. No, spoko. Nitya, prowadź, prowadź, prowadź. Prowadź. Ale tu możemy wejść do uczestniczenie jeszcze raz. Jest ciężko, jest ciężko, ciężko, jestem przytomny w tym. Nagle zrobiło się lekko. O Boże, co się stało? Zaciekawiam się tym, co się stało. Jak ja być może inaczej teraz do tego podchodzę? Co się takiego wydarzyło? Może. Więc to jest to self-inquiry to jest to badanie siebie, takie czynne. Zauważam, że przestałam dokarmiać na przykład, bo wtedy możemy do, zauważyć, przestałam dokarmiać powiedzmy, swój lęk. Patrz, przestałam patrzeć w ten sposób, coś się otworzyło. I, i jest, kiedy jesteśmy w ten sposób obudzeni, przytomni, to po pierwsze jest większy fan, większa zabawa i, i, i większa, no nie wiem, większa przyjemność doświadczania życia czymkolwiek, by ono nie było. Jest mniejszy letarg, mniejsze spanie. Jest to uczestniczenie, o którym mówię. I wtedy my mamy tą moc zobaczenia, aha. Ja myślałam, że ja nie dam rady, a ja kurczę, nieźle daję radę. Ja myślałam, że ja w ogóle nie mam tej mocy w sobie, zero, że w ogóle jestem ofiarą. Jest takie miejsce, gdzie w ogóle nie jestem ofiarą. Jest takie miejsce, gdzie jestem silniejsza od całego świata. Silniejszy od całego świata. Jest takie miejsce, gdzie mnie nic nie ruszy. I ja, ja w danym momencie, powiedzmy, przechodzę trudną sytuację, ale panuję nad nią. Żywo. Znowu zboczyłam z tematu. Nie, niekoniecznie. Wprowadziłaś na nowy. Bo z tym też, co, co mówisz, to do... przestając zwracać uwagę właśnie na to, co się wydarzyło, ale bardziej tak już rozpatruję to, po co? Jeśli się wydarzyło, jeśli coś się wydarzyło, to znaczy, że już się wydarzyło. Więc szkoda zawracać sobie tym głowy. Przeszłość jest przeszłością. Bo minęła właśnie. Więc zostawmy ją tam. Zostawmy ją tam. Ojej, oj, 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 dawaj mi tego kawałek. Ja tam 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 bym nie, nie odbieraj mi tej przyszłości, proszę. To są wszystko martwe kawałki. Przy, przyciągane do teraźniejszości i zabierające na miejsce. Teraz mamy wszystko nowe. To jest jedyny taki moment nowiutki. Świeżutki. Czy chcemy patrzeć w ten sposób? Chcemy popróbować? Nowe. Nic nie wiem w tym nowym. Nic nie wiem, bo jeśli polegam na słowach. To polegam na tym, co jest stare. Polegam na pamięci. A w ogóle niedualność jest nowa. O matko, słuchajcie, będę lecieć teraz. teraz Wszystko, co się wydarzy, wszystkie słowa, które padną, są stare. One są wszystkie stare. One są w ogóle z pamięci. Odtwarzane. Jest szansa, że padnie coś nowego, jest szansa, ale wtedy, kiedy podłączycie się do totalnej obecności, do, do nie wiem, może padnie coś nowego, może, może nie. Ale my cały czas polegamy na tych słowach, które są w ogóle z jakiegoś starego paradygmatu z wczoraj. Jak to się ma do teraz w ogóle? Jak to się w ogóle ma do teraz? Czyli my chcielibyśmy reprodukować tutaj przeszłość znowu. Ojej, ja to, ona mi to, a ja tam to zrobi i tak dalej. Lecimy. A wczoraj to było tak, a dlaczego ja się tak czułam? Albo okej, okay, reprodukujemy ten moment chociaż. I tu mnie boli, i tu mnie boli, a teraz tu mnie boli. Więc uwagą idziemy w te impulsy. A gdyby się tak. Chyba zostanę dyrygentem. <laughs> już jest. Byłam. Byłam. Ja myślę, że zawsze będziemy narzekać, że słabe karty dostaliśmy w tym rozdaniu. Że co? Czyli, że słabe karty dostaliśmy w tym rozdaniu, czyli dostaliśmy coś się wydarzy. Lepsze, idealne no. karty. Idealne karty dostaliśmy. Każdy z was ma Idealne karty i wszystkie karty są równe. Nie ma tu lepszych kart. Każde są idealne. To miejsce, w którym jesteśmy wszyscy, jest idealne. <grytanie> <grytanie> Trudno uwierzyć. Ale zobaczcie, co nasza głowa robi. Nie, no kurde, no bez przesady. Ta jest młodsza, ta jest starsza, ja tam, mam tam, a tam to ja jestem biedniejszy, ty jesteś bogatszy, etc. Nie I co się wtedy dzieje? Do, to, to, czy, co się wtedy dzieje? No do głowy, do porównań, do umysłu. I co się po chwili dzieje? Pomieszało nam języki i wy, walczymy wszyscy ze sobą. I, jest na, I to jest przepis na piekło. Więc jak powrócić do nieba? Jak powrócić do, do naturalności? Przestać się skupiać na tym, co nas różni, przestać podążać tylko za naszymi prywatnymi preferencjami i zobaczyć, że to są po prostu uwarunkowania, które tańczą, ale mamy coś wspólnego wszyscy. Przestać się skupiać na różnicach i zobaczyć, co mamy wspólnego wszyscy. I nie umysłem, nie językiem, ale sobą, obecnością. Jak to sprawdzić? Zamknijcie oczy na moment, wszyscy. Umysł potraktuj z przemrużeniem oka. Albo go odstaw, albo przynajmniej potraktuj z oko, wszystko, wszystko, co się pomyśli. Wejdź w, w bycie, w odczuwanie, w bycie tu. Nie opieraj się na porównaniach teraz. Samo bycie i odczuwanie. I co to bycie i odczuwanie w wieloróżnicach? Co to bycie i istnienie w wieloróżnicach? Żeby wiedzieć o różnicach, muszę wejść w głowę, przypomnieć sobie: aha, ja siedzę tu, ona siedzi tam, i tak dalej. Ale nasze bezpośrednie doświadczenie bycia bytu kiedy masz dystans do umysłu, kiedy masz dystans do tego zmysłu co ono wie o różnicach w istocie? Onowie o oddzieleniu, o nieszczęściu, wyżej, niżej, bardziej mniej. Otwórzcie oczy, więc zobaczcie, że jaka duża ilość. Naszej niewygody bierze się tylko i wyłącznie stąd, że ten zmysł umysłu, który gra i funkcjonuje, jest na pierwszym planie i my bezrefleksyjnie podążamy za każdą myślą, która się myśli. A my tutaj, ja tylko nas zapraszam do delikatnej refleksji. Do delikatnej refleksji. Zobacz, że to widać. I zobacz, czy chcesz to grać. Zobacz, czy chcesz to grać. Niektórzy już mają dosyć. Bo gra tutaj no, jest bardzo namiętna, bym powiedziała. I, ale czasem jest przerażające. Czasem jest staje się dla nas wręcz piekłem, dlatego trafiacie na satsang w ogóle, bo jesteście tak zmęczeni tym piekłem, które pojawia się w, na, w naszej własnej głowie. A jak zapytałam o to czucie, co ono wie o, różni o, o różnicach? Czy ono coś wie? Ta sama obecność. Czy ona coś wie o różnicach, o oddzieleniu? Czy jestem dobra, czy jestem niedobra? Czy zasługuję, by tu być? Czy zasługuję, by taka być? Wszystko jest tam ok, Natomiast to nas nie interesuje, to jest najciekawsze. Najciekawsze jest to, że po prostu nas to nie interesuje. Ej, no nuda, 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 nuda. Chcemy coś mieć. No tylko, że jeśli wchodzimy w ten kompromis posiadania wiedzy, to nam to coś daje, ale jednocześnie dostajemy ostro po głowie. I sami sobie, sami sobie w jakimś stopniu to tworzymy. Więc dzisiaj pytałam od, od, od rana o to, czego chcesz? Czego chcemy, tak naprawdę? Czy chcemy grać w te karty? Tak poważnie? Tak na serio? Czy. Wolimy czasem mieć świadomość tej gry, jednak zdystansowania się do niej i po prostu przebywania w neutralności, niedualności, obecności, gdzie nie ma tych, tych zmagań. Po prostu ich nie ma. Czy możemy sobie czasem zrobić wolne? Wiecie, no co noc sobie robimy wolne, tak? Ale jaką ulgą jest zrobić sobie wolne w czasie tej gry? Nie traktować tego, co się dzieje, aż tak serio. Więc tutaj gra się toczy, a ty po prostu masz luz. Ja uważam, że to jest całkiem fajne. Nie wiem, tak mi się wydaje. Chciałam tylko króciutko powiedzieć, że bardzo Ci dziękuję. Bo albo tak po prostu do mnie przychodzi, że często mówisz ostatnio o bezwarunkowości, już nawet nie o tej miłości bezwarunkowej, ale bezwarunkowości był taki recepta na życie chyba ostatnio. I jakby coraz bardziej to trafia, się poszerza, co to ta bezwarunkowość jest. Tak, wcześniej jakby było bardziej na, na umysł, a teraz naprawdę tak. Trafia do serca i wiąże mi się to z takim zastanawianiem. Wcześniej, jak mówiłaś, że jak uwalniasz siebie, to uwalniasz cały świat. Boże, o czym ona mówi? mogę siebie, ale cały świat zaraz. To takie w ogóle bez sensu było, tak? A teraz rozumiem, tak? I, i jest to takie oczywiste że przyjmuję siebie taką, jaka jestem, to, co jest i wszystko, co jest wokół i wszystkich tacy, jacy są. Co nie znaczy, że gdzieś nie jestem wkurzona, ale jakieś emocje grają, ale no, to jest takie takie prawdziwe i oczywiste i, i z tego no, przychodzi ogromna wolność. Piękne. Piękno. Dzięki. Dziękuję bardzo. Piękne, dziękuję. To bardzo ważne, bardzo, bardzo, bardzo ważne. Bo czym jest wolność, jeśli jest tylko dla mnie? To jest pseudowolność yy, i fantazja naszego ego. Jeśli budzę się w taki sposób, yy, że ojej, obudziłam się, jestem taka wolna, to po prostu moja własna kolejna fantazja i projekcja o tym, jaka jestem, uwaga, zajebista. Czym to się różni od tego, co było chwilę wcześniej? Niczym się nie różni, tak naprawdę. Jest kolejną projekcją, kolejną moją własną fantazją na mój temat. Natomiast ta bezwarunkowość, czego, czego ona dotyczy, to nie jest tak, że ja mam muszę zanegować siebie i właśnie siebie teraz tam wiecie, pobiczować, nie ma tego ego, nie ma ciebie, jesteś niedobra, etc. Albo nie istniejesz, no też nie o to chodzi zupełnie. Ale ta bezwarunkowość dotyczy tego, że skoro jest przyzwolenie losu, a już jest przyzwolenie na to. Już jest przyzwolenie na to losu, że. Ten moment jest taki, jaki jest, i ty jesteś taki, jaki jesteś, taka, jaka jesteś. Już jest przyzwolenie całego wszechświata na to, bo ten moment się tak wydarzył. Wydarza, żyje w tej chwili. Więc jak, jak to się dzieje, że my jesteśmy w stanie to zinterpretować w taki sposób, no tak jest, ale tylko dla mnie na przykład? No to jest jakiś absurd. Jest, ale skoro jest dla mnie, skoro jest dla tego bytu, a jest, naprawdę jest. Do, jest. Jest przyzwolenie i zrozumienie, i współczucie do tego, żeby na przykład nie rozumieć, nie wiedzieć, nie umieć, mylić się, głupić. Więc możemy dać sobie to przyzwolenie. Jednocześnie, kiedy dajemy sobie to przyzwolenie, to przecież, czy to nie dotyczy też wszystkich innych i wszystkiego w jakimś stopniu? Jezus powiedział też takie słowa: wybaczcie im, bo nie wiedzą, co czynią. Więc, jeśli to przyzwolenie gdzieś sobie dajemy zrozumienia siebie, zrozumienia tego, co tu się dzieje, to jakie my mamy w ogóle prawo do tego, by oceniać cokolwiek? Tempo, tempo życia, tempo uczenia się, tempo nie wiem, dorastania, tempo pogłębiania się czy opadania do życia jest takie, jakie jest. I ono nie dzieje się według naszych preferencji, tylko dzieje się według wszechświata. I czy my moglibyśmy wycofać naszą preferencję indywidualną i na moment, właśnie, odprężyć się do tego i pozwolić na to, byś ty był, ty i ty i ty i ty i ty, i ty dokładnie taki, jaki jesteś? I czy my wewnętrznie możemy przenieść to, Biorąc to dla siebie, ale biorąc to też dla swoich bliskich, i dalszych, i innych. Więc to przebudzenie się to nie jest dla nas. Ono nigdy nie jest dla nas, że po prostu świetna Nitia, czy ktokolwiek inny, no była taka mądra, słuchajcie, że normalnie. Najmądrzejsza. Tylko jest o tym, że wszystko jest równe tutaj. Ani więcej, ani mniej. I skoro tu jest uwarunkowanie, to dlaczego miałoby go nie być w innych miejscach? Skoro my nie zawsze panujemy nad sobą, i my nie zawsze wiemy, co się przydarzy, to dlaczego żądamy tego od świata, żeby był dokładnie taki, jak sobie zażyczymy, według naszego zrozumienia i naszego tempa? I czasem wtedy pytacie mnie i mówicie, no Lenitja to jest w takim razie takie bierne, bo to w takim razie to jest takie bierne i zezwolenie na przemoc, etc. Tylko wtedy, kiedy wchodzisz w to miejsce i nie intelektualnie, nie poprzez imaginację, ale poprzez bycie w tym, będziesz wiedzieć, czy to jest bierne, czy to jest czynne. Czy to jest obecne. Czy to jest przytomne, czy to jest bierne. I czy to wyklucza działanie, czy to wyklucza yy, jakąś tam chęć czynienia dobra, na przykład? Więc jeszcze raz wracam do tego, że ta bezwarunkowość nie jest warunkowa. I też ja nie mówię tych słów po to, żebyśmy się wewnętrznie oceniali, że gdzieś mamy takie kawałki, Warunkowe, bo jak jesteśmy tu wszyscy, każdy z nas miewa takie kawałki i to jest po prostu istota bycia człowiekiem, że my doświadczamy czasem tej warunkowości. Doświadczamy jej, ale doświadczając jej, możemy przywracać się w tych momentach do bezwarunkowości. I, i z tego składa się w dużej mierze nasze życie, że obejmujemy coraz to. Nowy fragment, który wcześniej był bardzo warunkowy, teraz mamy być może gotowość na bezwarunkowe spojrzenie na to. Więc to nas nie, nie wyklucza z życia, tylko nas do niego zaprasza. I tak jak powiedziałeś o tym, że życie naprawdę to jest kompletnie tutaj. Y y y bezpardonowe. Ono sobie w tym sensie nie robi wolnego. Jak sobie powiesz, no już jest tak świetnie, wspaniale, koniec, teraz będę tylko pachnieć i sobie tylko to powiesz, to za minutę dostaniesz yy, znaki od losu. <gryw> Żebyś był przytomny, chwileczkę, masz uczestniczyć w tym życiu, a nie spać. A poza tym, co ty tam wiesz? Wszystko ci się tylko wydaje. Więc nie oceniajmy się też za to. To jest cały fan życia.